Siemano wszystkim. Jesteśmy już na poznańskich targach. Najważniejsze, co chciałbym powiedzieć, jest strasznie mało ludzi. Zobaczcie, tutaj w koło jest po prostu, no, żeby was nie okłamać, pusto. Jest strasznie mało ludzi. Mam nadzieję, że nasza zabawa, którą robimy, z tego będzie osobny film, będziecie mogli zobaczyć przewiednie pomyślnie. Jest ze mną Ola. Hej! Miło, że się odezwałaś. Na razie lecimy po stoiskach, zobaczymy, co jest, spotkamy się z kilkoma znajomymi. No i co? Zapraszamy na film Star Wars. Stary, wiesz co właśnie zrobiłeś? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the noise. Totalnie nie złapałem ostrości. Zostaw lajka i suba, nie? Jak się mówi? Zostaw lajka i suba. A. I komentarz. Tak się mówi, dokładnie, no. Dokładnie tak jak mówisz. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. And this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Live it right, that's the thing. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream. And I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit, if I play it then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit, have no shame, I admit it. Looking right at me, to see if I succeed. To see if I believe, they're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now. Yeah.
Zobaczcie, że to jest spływane, nie? Bronikuła jesienna na szczupakiem. To jest łowica płoci, tak? Tak, to. Pilnowane są przez okonie. No. Duże okonie. Czyli to po bokach, te większe łuki, to będziesz miał okonie. Hierarchicznie się ustawiam jeden nad drugim. Mhm. Tu masz szczupaka. Mhm. I tu masz ławicę ciela wypilnowaną też przez jakiegoś drapieżnika. Duże okonie, te największe piszą się już tak. O, to są wielkie okonie. Na cirpie masz to, żeby każdą rybę z ławicy możesz sobie... Jasne. Wrócić. To takie ławice na jesień znajdowałem. Ogromne. No ale jest drapieżnik pod spodem, nie? Tak. To już typowo przygotowane do zimowiska, do zgrupowania? Tak, ryby typowo szykujące się do zimy. Tutaj widać termoklinę dokładnie, jakiś bardzo duży drapieżnik pod termokliną. Mam super zapis standardowy przy dnie. Jesteś pewny, że to sandacze? Tak. No ja mówię. Dużo szerzej stoją niż inne ryby, nie? Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone. Witam wszystkich, z tej strony Gordon Słaby, wiceprezes firmy Realistic Shots. Przed chwilą zostałem zatrudniony przez tego oto pana, prezesa firmy. Nominacja była przed chwilą. Zostałem przed chwilą zatrudniony. Tak, powiem coś o kumeczkach. Mamy tutaj akurat model na kiełbie. To jest model kieł w kopytku 9 cm. Naturalek, kolor 004. Kiełb jest gumą stworzoną głównie pod rzeki, jednak bardzo często się zdarza, że zakładamy go też na wodach stojących, na zaporówkach, bardzo świetnie się sprawdza. Kiełb w kopytku jest w trzech wielkościach, 7 cm, 5 cm i 9. Mamy też kiełbie jaskółeczki stworzone pod dropshota. Tak naprawdę łowimy na nie wszelkiego rodzaju białoryb, strągi, okonie, szczupaki w dropshocie, sandacze w dropshocie, także mamy tu pełną gamę kolorystyczną, możemy się pasować na wszystkie warunki nad wodą. Modele następne stworzone do łowienia z opadu, płoć 7 cm 0,16, kolorek bardzo fajnie zależny. Płotki występują w trzech rozmiarach, 7 cm, 9 cm oraz nieco większa, 12 cm. Następnym modelem mamy jazgarz, też występuje w trzech wielkościach, 50 kolorkach, jak wszystkie gumki. Jazgarze są w wielkości 4 cm, to już naprawdę pod takie dłubanie, pod okołki, takie zawodnicze ryby.
Natomiast mamy jeszcze jazgarza 7 cm, ja nie mówię zazwyczaj o konie. I jest jazgarz 9, to jest guma taka o drobnej pracy, praca oponowa, stworzona pod sandacze. Tak jak tutaj organizatorzy zapowiadali. Nie twierdzę, że źle, bo klimat jest bardzo fajny i dla nas odwiedzających jest to dużo lepsze, bo jest bardziej przejrzyście, nie ma tłoku, możemy wszystko na spokojnie sobie obejrzeć, ale jeśli chodzi o wystawców, wystawcy bardzo na pewno na tym ucierpią, że było tak mało ludzi. No nic, nie mamy na to wpływu. Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. The sky's the limit, kid, so shoot for the stars. So I strum that guitar every day. Found a passion for music, never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. Olusia, kupujemy sobie kajak? No, fajny jest. Fajny jest, nie? Mi się podoba. O. Napęd nożny. Sztosik jest. Kajak albo pływadełko? Kajak. Też. Dwa pływadełka. Nie, ja chcę kajak, a ty pływadełko. Wsadzę cię tutaj. Z tyłu? No. Trochę za ciężka jesteś, chyba byśmy się, Misiu, nie utrzymali. Żartuję. Teraz zmierzamy. Gdzie zmierzamy? No. Zmierzamy... Gdzieś zmierzamy. Nie wiem, gdzie zmierzamy. Nie, streamer. To streamer będzie, tak? Streamer szczupaka. Na szczupaka? O Jezus. Ciągle na ciebie patrzę, gdzie nie pójdę, to jesteś, nie? To tutaj wczoraj kręciłeś? Siedzisz. O. A się ładną muszkę zrobiłem. Ukręcisz? Ukręcisz pięknie do filmu? Kornel. Postanowiłem, że nie idę na pokazy, nie chcę się. A, wolisz muchę ukręcić? Nie, tak przyszedłem. No, zobaczyłem, że się coś dzieje. Tak. Przyciąga go i ma dełko. Tak. Chyba go to zakleszczyło mocno. No nie? Siadaj. Wiesz co? No. No. Żeby się nie kręcił. Tak? Co się robi na streamerka? Trzyma się dobrze? W sensie haczyk. No to musisz zacząć na pewno od nici wyboru. Tak samo się nawija jak... Co to jest? Czy mogę to jest zacząć od tego? Zacząć od tego. Możesz tak jechać troszkę do przodu. A mogą być takie prześwity? Proszę? Mogą być prześwity? Mogą, bo to i tak nie jest człowiek, wiesz, także... Teraz co robię? Utnij sobie kawałek, ten jest przy samym dołu. Jedyne, wiesz co, ich mam to jest to jest ciemne. Na przykład na lato na podróżę. Ale to siłe też. Były cacerze do pasa przed nimi. Bierzemy troszkę koszyka. Trzymamy sobie troszkę koszyka. I sobie go tu przywiązujemy. Tylko się nie poklej teraz, bo mówię, jest poklejony. A podklejamy wszystko, żeby to wszystko się, wiesz, trzymało bardzo solidnie. Ja ci pokażę mniej więcej, co robimy. A ty będziesz sobie... Ja ci pokazuję tak, jak ja lubię. W zwolnionym tempie.
czyli ja sobie robię coś takiego, tylko mocno to przywiązuję, a nie chcę za mocno, żeby to się dało odwiązać i od spodu. Może ci się robił taki, nie? Coś takiego. Teraz to odwiązuję, mówię, jak to ma być samodzielna praca. Czyli? Mniej więcej w połowie to będziesz miał. Górą lepiej chyba będzie poprowadzić. Nie wiem. Zawodnicę. Nie wiem, czy to w dołu, czy... Górą, górą. Chcieliśmy z wami stawić. Nie wiem, czy to tak ma być. Niby jakiś ogonek wyszedł. Nie wiem, czy ja to robię. Naprawdę. Jest dobrze, Kornel. Nie wiem. Czy nie chcesz coś wiązać, więc jeden. Ale to mocno. Oczy, mocno, ale pokleiłeś się. Nie, pokleiłem się już. Dobra, to przywrócę. A. Byłaś. Musisz tam. Okej. Okay. No i teraz albo fleszyku troszkę. Musisz to sobie, wiesz. Gacek, mów. Fleszyku. Którego? Tego. Ale mi się tego jak, ten fleszyk się tu przykręca? A tak jak tam do ogonu. Wyciągasz sobie, który chcesz śmigł. Ten, tam, ten. A ten to nie tu jest masz, do tego. Tu masz jeszcze. To masz jeszcze. A to też jest do tego, nie? Tak. Gęścić, żeby potem główkę. Czyli możesz sobie jeżynkę na przykład. Jeżynkę z... Ja nawijam z fragmentu albo z marabutka. Jak to się robi? Muszę tutaj przymaskować, bo daleko nam tam wyszło. Możesz to rękoma albo szczypczykami po prostu. O, takie coś. No. I później jak to rozwiązać? A tak jak nawiązujesz... Bo ja takie jeżynki to jeszcze nie robiłem. Jeszcze? Nie wiem jak teraz przywiązać. W ogóle pojęcia nie mam. Robię jakieś po swojemu. Przy samym oczku to było. Bo tam dalej jak korpus pójdziesz, to tak wyciesz, nie? Zakończ to. Zakańczaczem? Zakańczatorem. A zakańczatorem? Zakańczatorem. Parę razy musisz pojechać, ale... Ajo. No dobra, trochę źle zrobiłeś, pojeżdżamy. Jeszcze raz zakańczatorem, nie? Zakańczatorem, z krucznikiem. Ale jest takie proste, prawda? A co robię? A 59 zł. A to jest... Nie, takie proste, nie robię tego pierwszy raz. Jak się nie wiedział, że to wciarcie w ręki. Ja kiedyś oglądałem właśnie zestawy gotowe już do robienia mów. Zajrzałem do tego pudełka, ile ma masa. Raz zakańczatorem czy dwa razy? Tam milion przyrządów, nie wiadomo który do czego. No. Teraz to dla osoby, która kompletnie się nie zna na tym, kupi sobie i chce to robić. Użyję nożyczek. Najpierw trzeba spędzić tydzień na YouTubie, żeby kurde zobaczyć do czego co służy. Pójdzie 80 lat przyjmane. 8 godzin później. I teraz kropę. Tam jest strona. To powinno być. Pokaż. Żeby się poczesać troszkę i zobaczyć, żeby się tak fajnie też, jak to jest za długo, to dobrze, nie czesz, ponieważ wszystkie są dobrze przywiązane i się trzymają. Musisz się dopiero wyspugać, to jest twoje. Nie, ja to Jackowi kręciłem. Ale to widzę, że to muszę to powiedzieć.
Jeśli chodzi o mnie, to jest bezcenne, nie? Nie wypłacisz się do końca życia. Przychodziliśmy momencik temu, tutaj za nami, koło stoiska muchowego Salar. Bardzo sympatyczna pani, która akurat kręciła muchę. Streamera szczupakowego, pokazała nam, jak to zrobić. W tym momencie przyszedł Kornel, wynikła taka fajna sytuacja, zagoniliśmy Kornela, robił swojego pierwszego streamera, swoją pierwszą muchę. Wszystko wyszło bardzo fajnie, serdecznie pozdrawiam stoisko i oczywiście pozdrawiam Kornela, który wykonał swoją pierwszą przynętę. My będziemy powolutku zwijać się do domu, bo jest już godzina prawie 16, a mamy jeszcze jakieś chyba 280 km, więc to kawałek jest. Jeszcze przyjdziemy, dosłownie kawałek hali, myślę, że będziemy lecieć do auta. Auto mamy gdzieś tam postawione, nawet nie na terenie targów, tylko gdzieś poza targami. Myślę, że będziemy się już z wami żegnać. Olusia? No żegnamy. Pamiętajcie o subskrypcji, zostawieniu łapeczki w górę. Co jeszcze? Kliknijcie w dzwoneczek, to jest najważniejsze, aby dostawać powiadomienia. Trzymajcie się.